Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Prorok. Dzisiaj oglądniemy sobie gameplay z mojej North Caroliny. Jesteśmy na mapie Okruchy, czyli po angielsku Shards. Jesteśmy w bitwie na poziomie Tier 8. No, Kalifornia jest... North Carolina to jest Tier 8. Tak jak widzicie, nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, mamy w drużynie dwa krążowniki. Jest to Piotrek i Olek, którzy dołączyli do mnie w dynamicznym dywizjonie w poprzedniej grze. Oni pływają New Orleans i Mogami, czyli będą krążownikami i będą mnie eskortować. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy po jednym lotniskowcu, mamy po... oni mają trzy niszczyciele, my mamy tylko dwa. Ale lotniskowiec na szczęście się nie musimy nim przyjmować, ponieważ jak doskonale pamiętacie, mam North Carolina wymaksowaną praktycznie, jeśli pod względem obrony przeciwlotniczej, i jestem eskortowany przez dwa krążowniki dzisiaj, więc lotniskowiec to w ogóle nawet nie będzie obierać mnie za cel, bo to by było bez sensu w jego przypadku. I teraz ta rozgrywka dlaczego jest interesująca, ponieważ szybko się przekonacie, jak sytuacja z bardzo złej może się przerodzić w dobrą na koniec, ale to do tego dojdziemy później. Zwróćcie uwagę na to, co się teraz dzieje. Tutaj jest mały konsensus odnośnie tego, gdzie mamy płynąć. Ja myślałem, że popłyniemy na B, bo to tak normalnie na tej mapie się powinno robić, przynajmniej w moim przypadku. Myślałem, że popłyniemy właśnie w prawą stronę, natomiast Piotrek z Olkiem uparli się, że chcą płynąć za te wyspy. Tam nie bezpośrednio na C, tylko ominąć całkowicie, płynąć na wschód. Ja stwierdziłem, no dobra, wyprowadzicie, to spróbujemy, chociaż szczerze powiedziawszy, czarno to widzę. I zaraz się przekonacie, dlaczego ja mam w ogóle ksywę Prorok, bo wyprorokuję po prostu sytuację, która będzie miała miejsce. Tutaj widzicie, już zapuszczam samolot do obrony. Biorę na cel te bombowce, które atakują nasze Kagero, które próbuje przejąć C. I pierwsze pojawiają się na mapie już pierwsze statki. Miałem farta od tego Nagato. Zobaczcie, Akatsuki płynie w stronę C. W stronę C płynie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli wszystkie, powtarzam, wszystkie pancerniki, które są w drużynie przeciwnej, płyną na C. Do tego jesteśmy atakowani przez lotniskowiec, przynajmniej to Kagero z przodu, które próbuje przejąć C. Jest tam też wrogi niszczyciel, który ubiera sobie na cel oczywiście to Kagero. Ja przed chwilą właśnie zeskorowałem. O, proszę bardzo. Akatsuki właśnie wyeliminował nasz niszczyciel na C i zaczął je przejmować. Ja zeskorowałem 21 tysięcy obrażeń na tym biednym Tirpicie chyba. Tirpic. Mimo, że nie było Cytadeli, to jest ładny strzał. I zobaczcie, kto z nami płynie. Zobaczcie na minimapkę. Absolutnie nikt. Poza tym Scharnhorstem, który próbuje płynąć do C, ale jest atakowany. To jesteśmy sami przeciwko całej tej drużynie głównych Task Force przeciwnika. A zapewniam was, że oni nie płyną nieeskortowani. Więc to nie jest dobry pomysł, żeby płynąć tu samemu. Ale zobaczycie, co się stanie. Swoją drogą, Piotrek Olkiem świetnie będą sprowadzać na siebie ogień przeciwnika i ja szczerze przyznam się, że nie umiem pływać krążownikami, bo w takiej sytuacji byłbym bardzo, bardzo szybko martwy. Ale oni sobie będą tutaj świetnie dawać radę z odwracaniem uwagi ode mnie. A póki co, niestety nikt nam nie skautuje. Nasz lotniskowiec całkowicie w ogóle zignorował tą stronę, mimo że tutaj są te... I popatrzcie, torpedy od strony C, czyli tutaj gdzieś to Kagero niestety... Przepraszam, Akatsuki gdzieś tutaj krąży.
Nasza drużyna w większości siły w zasadzie się rozproszyły. Popłynęli na B i C, gdzie niestety nie, na razie nie radzą sobie najlepiej. To Nagato, no miało farta, że jakby facet nie zwolnił, to by dostał więcej niż tylko jedną cytadelę. No ale popatrzcie, co wyskoczyło. Nie dość, że tutaj są te cztery pancerniki, to jeszcze tam jest Aoba, która ich eskortuje. Tutaj gdzieś pływa w ogóle Akatsuki chyba, ale zrezygnowało z tego, co widzę na mapie. Próbuje płynąć w stronę B, które notabene wszystkie punkty są przejęte, czyli sytuacja na razie wygląda beznadziejnie. Przynajmniej na razie ładnie skoruje, więc tutaj jest... To, co teraz wypłynęło, to jest w ogóle jakaś masakra, więc odwracamy uwagę. Teraz tak naprawdę przeciwnej drużyny wobec naszej i teraz próbujemy stąd uciekać. Tam Shankors jeszcze gdzieś tam pływa za tą wyspą, ale generalnie my jesteśmy tutaj we trójkę przeciwko pięciu okrętom, a zaraz będzie nawet sześciu, bo tam jeszcze na chwilę wypłynie kolejny pancernik, bo tam tyle ich płynęło. Ta North Carolina się tylko schowała za wyspą, więc ona nie będzie tutaj przeszkadzać. Ale sytuacja jest co najmniej beznadziejna. Nawet nie wiem, kogo za cel obrażam, bo tu jest aż tyle, a wszyscy są pod kątem ustawieni. Ale zobaczmy, co to możemy zrobić. Anhorst odpowiedział wyjątkowo na wezwanie o pomoc i płynie, ale chyba troszeczkę się spóźnił, ponieważ w tym momencie my jesteśmy w trakcie odwrotu, więc to może się dla niego źle skończyć. Kawusia z rana. Przewaga punktowa oczywiście wielka. My jakimś cudem udało nam się tutaj odepchnąć przeciwnika na A, mimo że jest atakowany cały czas przez lotniskowiec. Zobaczcie, teraz odzyskujemy A, ale mimo tego, że nasz niszczyciel ostatni zresztą przejął A, jak nie widać jakiegoś szczególnego puszu z naszej strony. My tutaj tak naprawdę jesteśmy w sytuacji defensywnej. Więc nie wygląda to najlepiej. Przewaga punktowa jest praktycznie prawie dwukrotna. Straciliśmy na szczęście po tyle samo okrętów, z czego myśmy stracili jeden pancernik. Właśnie sobie uzdrowiłem to życie, które zostało zadane mi zabrane przez lotniskowiec. Miałem tylko jeden pożar, oczywiście nie klikamy wtedy R, bo to bez sensu. Praktycznie 90% obrażeń ze strony ognia jesteś w stanie uleczyć za pomocą T. Jest to odnawialne obrażenia, tylko te od przeciwpancernych pocisków. I teraz jest mały problem, ponieważ ja starając się uciekać, jestem praktycznie cały czas broszcaj do tych wszystkich pancerników, a one zaczną się przemieszczać i będzie mały problem, ponieważ gdziekolwiek bym się nie ustawił, zawsze ktoś jest do mnie w stanie trafić w bok. No i tutaj jest niestety Olek nie ma szczęścia, ponieważ jest teraz obrany na cela, mało życia i tutaj niestety z naszego dywizjonu pierwszy kolega padł, ale świetnie sprawował się w roli odwracacza uwagi. Tu już niestety w to Nagata nie będziemy w stanie trafić, bo mamy wyspę. Teraz muszę podjąć decyzję. Czy całkowicie płynąć na północ, uciekać w stronę krawędzi, czy wykorzystać te wyspy, które tu są i spróbować jednak zaatakować to C. No, muszę coś zrobić, więc podejmuję opcję numer 2. Właśnie straciłem Piotrka, który dostał prawdopodobnie w Cytadelę od North Carolina. Tutaj nawet nie wiem, czy mi się opłaca do niej strzelać, ponieważ ona jest ustawiona pode mnie takim dziwnym kątem. Mogłem teoretycznie używać zapalających, żeby ją podpalić. No ale może zeskoruję jednak jakieś trafienia pancernymi. No wyjątkowo i tak do mnie nie strzela.
Tam jest cały czas niszczyciel, który jeszcze dodatkowo osłania ich dymem. No, straciliśmy więcej okrętów. Patrzcie, ile przeciwnik ma przewagę punktów. No, nie wygląda to dobrze, ale z drugiej strony wzięliśmy inicjatywę i przejmujemy w tym momencie drugą bazę. Pamiętajcie, moi drodzy, nieważne ile przeciwnik ma po swojej stronie okrętów, zawsze się liczą punkty, a punkty najszybciej się zdobywa, owszem, przez zatapianie przeciwnika też. Widzicie, nawet mi to na gato tutaj wyszło i jeszcze torpedo od strony tego Akatsuki, no nie jest to dobrze. Ale przede wszystkim przejmując bazę, się zdobywa punkty. Utrzymując bazę, się zdobywa punkty. Więc jeszcze jesteśmy taką sytuację w stanie odwrócić. To Nagato mi tutaj wyszło. Ale na szczęście mam jeszcze Scharnhorsta pod osłonę. Więc pozwolę mu zająć się. Tym Nagato. Ten Tirpitz. Na szczęście strzela do mnie tylko i wyłącznie zapalającymi, ponieważ myślał, że będę cały czas do niego przodem. A ja w międzyczasie wymanewrowałem. Tylko że z drugiej strony właśnie teraz jestem praktycznie pod rodzaj do tych wszystkich pancerników, które płyną ze strony C. No i niestety skoruję bardzo mocne obrażenie. I ten Bayern tutaj. Ja już mu wcześniej na początku zadałem dosyć dużo obrażeń. Teraz kolejne 13 tysięcy. Już mamy 100 tysięcy obrażeń. I nasza drużyna wyjątkowo sobie poradziła na A i B i w tym momencie zaczynamy oskrzydlać tego przeciwnika, który tutaj my cały czas w trójkę praktycznie zatrzymywaliśmy przez tak bardzo dużo. Oni przejęli to C i tylko to C utrzymali, no ale stracili A i B. Ten Bayern nie ma za dobrego dnia z mojej strony. Ja tutaj chyba wesprę to na gat, ten Scharnhorst, ponieważ chłopak ma tutaj pojedynek z Nagato. Prawda, ma pełne życie, ale on widać, że koncentruje się też na tych pancernikach z przodu. Ale Scharnhorst ma co? A no właśnie, Scharnhorst ma torpedę, więc ja poczekałem. Teraz mogę mu pomóc, ale w międzyczasie on zdążył go zatopić. No i teraz Scharnhorst ma problem, bo teraz Scharnhorst płynie bezpośrednio czołem czołem. Jest North Carolina. Więc zrobimy pull wsteczny. Wypłyniemy za tej wyspy, nikt mnie nie widzi. Bo jak North Carolina ma 13,7 km zasięgu wykrywalności z powierzchni, czyli całkiem przyzwoicie jak na niszczyciel. To nawet lepiej niż niektóre krążowniki na tym poziomie, szczerze powiedziawszy. Wiem, że jestem wykryty, ale osłania mnie tutaj wyspa, więc mogę się skupić na tej North Carolinie. Jeszcze chwilę, żeby wypłynąć za wyspy. Jeszcze sekundka. I spróbujemy tutaj Stadele. Poziom wody. Tam jeszcze Tirpitz płynie. Proszę bardzo, Cytadela. Ten Scharnhorst tutaj epicką bitwę przeprowadzi. Wysyła jedną salwę torped. Mija salwę torped Tirpitza. Nawet udaje mu się trafić jedną torpedą. No ale niestety poświęca życie, nie był w stanie przejąć aż tak duży magnitud dział. No teraz tylko, że ja teraz płynę z torpicem na czoło, a Tirpitz ma torpedę. Ech, jest jak ja nienawidzę tego pancerza zrobionego z germanium. Tyle odbić po prostu. No ja wiem, że był pod kątem, ale teraz ja muszę się ustawić pod kątem, bo wiem doskonale, że teraz Tirpitz będzie wysyłał torpedy. W końcu to Tirpitz, prawda? Płynął. Jeden bounce. Właśnie tylko. Wymijamy torpedy. Tirpitz. Teraz
popełnił poważny błąd. Bo teoretycznie mogły wpłynąć za mną i trafiać mnie w mój słabszy, notabene słabszy pancerz, który mam z tyłu. Ale postanowi mnie zatopić torpedami. A ja tylko czekam na to, aż się chłopak ustawi do mnie. Proszę bardzo, ustawia się do torped. Się kończy czas przeładowania. I dziękuję, 18 tysięcy obrażeń. Oczywiście udało mu się odpalić te torpedy, więc teraz musiałem się pochwalić swoim skillem. Czekamy, czekamy. Na styk. A teraz zobaczcie, zobaczcie, co się stało z drużyną przeciwnika. Przestała istnieć w międzyczasie, w tych całych 3 minutach. Został tylko i wyłącznie ten lotniskowiec i ten Bayern, którego męczę od początku. Tutaj zabezpieczmy tego killa. Dlaczego nie? Drugi dnia. I został tak naprawdę tylko ten Bayern. Już mam 191 tysięcy obrażeń. Mamy bodajże Konfederata, tak? High Caliber, przepraszam. I zobaczcie, jak szybko się sytuacja potrafi odwrócić. Tylko we 3 byliśmy w stanie dobrzeć takie siły przeciwnika, żeby nasza drużyna podziałała jednak na tych kapach. I tutaj 205 tysięcy obrażeń. Ostatni pancernik do zatopienia i tu by było w sumie na tyle. Świetna gra, dziękuję Piotrkowi i Jolkowi za wsparcie.